Od razu mam ochotę założyć sombrero. Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj wracam do was z kolejnym odcinkiem Papu Agi. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to Papu Agi jest serią, w której pokazuję, jak zrobić takie jedne z moich ulubionych potraw, które są dosyć łatwe w wykonaniu, które możecie sobie zrobić codziennie, które są pyszne i ja je akurat uwielbiam. Więc dzisiaj przyszedł czas na prawdziwe meksykańskie guacamole. Skąd znam przepis na prawdziwe meksykańskie guacamole? Otóż mam znajomego z Meksyku, Eduardo, który podzielił się ze mną tym przepisem, bo pamiętam, że jak on zrobił kiedyś na imprezę właśnie guacamole, to po prostu oszalałam ze szczęścia, bo ja tak czy siak lubię guacamole, ale w jego wykonaniu było genialne, więc podzielił się ze mną tym przepisem i ja teraz podzielę się nim z wami. Do guacamole będziesz potrzebować 2 dojrzałych awokado, najlepiej Hass, pomidora, połowy białej cebuli, jeśli za nią nie przepadasz, możesz użyć ćwiartki, soku z jednej limonki, ostrej papryczki jalapeno, ale może też być cayenne, soli, i kolendry, świeżej lub w ziarnach. Jeśli nie masz dostępu do świeżych papryczek, mogą być też suszone. Dzisiaj w kuchni będzie mi pomagał Rila Kuma. Kroję cebulę na pół. Kładę ją płasko na desce i tnę wzdłuż na wąskie pasy, nie dochodząc nożem do drugiego końca, żeby potem było łatwiej kroić. Teraz tnę cebulę w poprzek, starając się uzyskać malutkie cząsteczki. Teraz pomidor. Postępuję z nim dokładnie tak samo jak z cebulą, tyle że kroję go na trochę większe kawałki. Tym sposobem uzyskam najciekawszą teksturę. Biorę jedną papryczkę. Odcinam szypułkę i jak widzicie w środku są pestki, tak jak w normalnej papryce. Trzeba będzie się ich pozbyć, więc w tym celu kroję papryczkę wzdłuż i nożem wycinam środek. Kiedy jest już czysta, znowu kroję ją wzdłuż i jeszcze raz wzdłuż. Kiedy mamy już cienkie paski, staram się pokroić ją w jak najmniejsze cząsteczki, tak żeby pikanteria rozniosła się w miarę równo po całej miksturze. Musicie oczywiście sprawdzić ostrość papryczki, zanim dacie ją do guacamole, bo niektóre są ostrzejsze, a inne słabsze. I to było na tyle, jeśli chodzi o składniki wymagające krojenia. Teraz awokado! Bardzo ważny jest wybór dobrego, dojrzałego awokado. Przede wszystkim wybierzcie awokado rodzaju Hass. Powinniście mieć to napisane na naklejce, ale ogólnie są to te super ciemne awokado. Eduardo mówił, że im ciemniejsze, tym lepsze. Druga kwestia jest taka, że muszą być miękkie. Kiedy je ściśniecie, muszą się uginać pod naciskiem palca. Kroję awokado wokół pestki i potem przekręcam. Zobaczcie, jakie jest mięciutkie. Jeśli jest brązowe w środku, to nic nie szkodzi. Znaczy, że jest dojrzałe. Wyjmuję pestkę, wbijając w nią nóż i przekręcając. Pamiętajcie, żeby przy tym uważać, bo możecie się pociąć. Teraz biorę łyżkę i wyjmuję cały miąższ do miski. Awokado musi być tak miękkie, żebyście mieli wrażenie, jakbyście nakładali lody. Zobaczcie, jaka piękna gałka awokadowych lodów. Jeśli nie możecie wbić łyżki, to znaczy, że awokado jest niedojrzałe. Możecie je, że tak powiem, dojrzeć, jeżeli położycie je gdzieś na zewnątrz, na przykład przy jabłku albo przy bananie, wtedy szybciej dojrzewają. Teraz biorę widelec i miażdżę nim miąższ. To jest to, co naprawdę zmienia guacamole, uwierzcie mi. Robiąc to widelcem, zostawiamy małe cząsteczki awokado, które czuć w trakcie jedzenia. Gdybyście je zmiksowali lub rozgnietli tłuczkiem, powstałaby jednolita papka, której nie chcemy. Eduardo mówi, tylko widelcem. Moim zdaniem taka konsystencja jest najfajniejsza. Teraz dorzucam cebulę, paprykę i pomidora i całość delikatnie mieszam łyżką. Spróbujcie to robić trochę tak, jakbyście łączyli ciasto z pianą z białek. Limonkę roluję parę razy po stole, żeby puściła sok i wyciskam całą do miski. Uwierzcie mi, że to nie jest za dużo. Na koniec rozkruszam tłuczkiem kolendrę i dodaję do michy. Jeśli macie świeżą, to po prostu pokrójcie ją trochę do smaku. Potem solę. I w zależności, czy wolicie bardziej słone, czy mniej, dodajcie więcej lub mniej soli. Całość jeszcze raz delikatnie mieszam i gotowe. Tak, moi drodzy, wygląda meksykańskie guacamole. Teraz
to, na co wszyscy czekacie łącznie ze mną, czyli próba testu. Jeżeli chodzi o to, z czym się je guacamole, to najczęściej je się z nachosami, czyli takimi chipsami. I w ogóle Eduardo wytłumaczył mi, że nachosy w Meksyku są okrągłe, a nie trójkątne. Te trójkątne nazywają się zupełnie inaczej. Ale równie dobrze można jeść właśnie z tostem, chlebem, cokolwiek macie pod ręką, co jest właśnie takie dobre do past. Tak jakbyście mieli pastę jajeczną na przykład. A więc skosztujmy tego cuda. Kocham guacamole. Tak jak wam mówiłam przy okazji tego filmu, tutaj będziecie mieć link, w którym przygotowywałam kanapkę z awokado. Awokado samo w sobie nie jest jakieś niesamowicie smaczne. To jest po prostu taki smak masła i w zasadzie nic ciekawego w tym nie ma. Ale jak połączy się właśnie awokado z czymś konkretnym, na przykład z kozim serem, właśnie jak w tym filmie, to jest po prostu niesamowicie dobre, bo to wszystko ma taką fajną, maślaną konsystencję, a jednocześnie są kawałki i awokado, i tej reszty pokrojonych rzeczy, więc jest to odświeżające i takie kwaśno, słono, pikantne. Zobaczcie, ile tego sobie nawaliłam. Jeżeli chcecie zobaczyć resztę moich przepisów Papu Agi, to będziecie mieć linka do tej playlisty tutaj. Oczywiście ona się będzie powiększać z czasem, bo mam już parę pomysłów na potrawy, które bardzo lubię, a nie są trudne w przygotowaniu. Jak zwykle bardzo się cieszę, że ze mną byliście. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Guacamole de Mexico. Am, nam, 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 nam. To jest takie dobre. Takie dobre. W ogóle nie chwaląc się, każdy z filmów Papu Agi, a w zasadzie każde jedzenie z filmów Papu Agi jest pyszne, bo to są moje najulubieńsze. Najulubieńsze, takie wiecie, proste najulubieńsze.